Życie! Każdy ma życie. Znaczy, niektórzy nie mają, ale... To nie ja. To jest moje życie teraz. Wszystko ci opowiem. Żeby wstawać wcześniej rano, trzeba chodzić spać wieczorem. Oczywiście tak nie robię i nie radzę tego tobie. Bardzo trudno się wybudzić, a do szkoły chodzić musisz. Rano jem śniadanie, potem idę na przystanek. Autobusem zawsze jadę, bardzo trudny jest poranek. Dosyć długo siedzę w szkole, bardzo chciałbym wyjść już na pole. Naszym szefem jest tutaj dzwonek, ze sklepiku wycofali kole. Nauczyciel z polskiego jest miły, jestem zdolny, ale leniwy. Zapomniałem dzisiaj zadania, ale ominęła mnie kara. Nie mam tu w szkole za dużo kolegów, ostatni wybrany do drużyny z UEF-u. Kiedyś śmiali się ze mnie i było niemiło, a teraz właściwie się nic nie zmieniło. Życie, życie, życie jest jak nożyczki. Możesz coś równo uciąć, jak dobrze złapiesz za uchwyty. Siup, siup. Chodząc do szkoły też takie siłacze, co szukają bitki, ja wcale nie płaczę. Patrzą się na mnie i myślą, że boję. Jak chcecie mnie pobić, to wam pozwolę. Ostatni dzwonek, wychodzę z więzienia, słuchawki zakładam, często je zmieniam, bo ciągle się psują i jedna nie działa, chyba że kablem poruszam, to wtedy trochę działa. Komórka nowa, a już się zacina, chcę tylko sprawdzić, która godzina. Słońce mi świeci, ekranu nie widzę, zapytałbym kogoś, ale się wstydzę. Wchodzę do domu i witam się z psem. Odgrzewam obiad i szybko go jem, bo nie ma czasu. Wychodzę do lasu, pozbierać kije do budowy szałasu. Życie, życie, życie jest jak długopis. Jak ci zacznie przerywać, powinieneś kupić nowy. Życie, życie, życie to petarda. Może wybuchnąć w dłoniach, ale wtedy do szpitala. Życie jest jak pistolet. Możesz zabijać ludzi, ale to niedozwolone. O nie! Nie zabijaj ludzi. Wiem, że czasem chce się, ale nie warto.